Witajcie, uszanowanie. W związku z tym, że pod ostatnim filmem otrzymałem zapytanie, czy mógłbym pokazać tę funkcję w trochę innym oświetleniu, ponieważ nie widać dobrze woltomierza, lampy czy tam diod, więc myślę, że ta godzina 20:40 jest odpowiednia do tego, aby przedstawić to w trochę innym świetle. Więc tak, od początku skupmy się na elektryce. Pierwszy przycisk uruchamia nam woltomierz, który obecnie wskazuje 12,1 V. Tutaj ta dioda wskazuje nam, jest to czujnik położenia luzu, wskazuje nam luz. Może wciśnijmy sobie sprzęgło, załóżmy bieg, widzimy lampka gaśnie, z powrotem wróćmy na luz, lampka się świeci, tam jeszcze do góry dwójkę włączmy, gaśnie, no i z powrotem na luz. Puszczamy sprzęgło, obok sprzęgła znajduje się przełącznik gaszenia, czyli jeśli mamy taką pozycję, motocykl nie odpali, w takiej pozycji motocykl nam odpali. Tutaj jeszcze przy pulpicie znajduje się przycisk do świateł, który włącza nam lampę przednią oraz pasek LED tylny. Tak to wygląda po zmroku. Pasek LED ukala wręcz zadupek, ale także wędruje tutaj i oświetla nasze koło. No, na żywo na pewno to lepiej się prezentuje. Takie to wynalazki majstra. No, widzimy teraz na przykład pod obciążeniem akumulator ma teraz napięcie 11,5 V, no, ale trzyma to napięcie, akumulator jest sprawny. W sumie do odpalenia nie potrzebujemy akumulatora, ponieważ motocykl jest na zapłonie CDI, więc jeśli ktoś nie widział, jak pracuje silnik na tym zapłonie, odsyłam do filmu, link w opisie filmu. Tu jeszcze jest fajka od ssania. No i tak to wygląda. Szału nie ma, ale jakoś to się prezentuje. Może go odpalmy, silnik jest ciepły. Możemy nawet na włączonych światłach odpalić. Silnik zagrzany. Włączamy zapłon. No i spróbujemy go odpalić. Widzimy, napięcie wzrasta, czyli mamy ładowanie akumulatora. Dziękuję za uwagę. Myślę, że o ulepie już wszystko wiem. Na razie trzymajcie się.